Aż 3 nowe ekopracownie otwarte zostały dzisiaj w naszej gminie. O nowoczesne sale dydaktyczne, które mogą być wykorzystane na lekcjach chemii i biologii, wzbogaciły się szkoły w Kurnosie, Domiechowicach oraz Łękawie. To wielka przyjemność oglądać to wyposażenie naprawdę na wysokim poziomie i widzieć roześmiane, uśmiechnięte twarze tych naszej młodzieży, która będzie z tego korzystać. Kolejne edycje właśnie tych programów, ekopracownia, ogródki przeszkolne. Ci, którzy już, te szkoły, które już otrzymały wsparcie, mają szansę, żeby kontynuować. Natomiast ci, którzy jeszcze nie korzystali, to zachęcamy. Myślę, że jak jest dobrze przygotowany wniosek, to jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie tego typu wsparcie na projekty ekologiczne możemy przeznaczyć. Nowoczesne pracownie wyposażone zostały w bardzo dużą ilość pomocy dydaktycznych. To zdecydowanie ułatwi prowadzenie zajęć, mówią nauczyciele, a ich opinie podzielają też uczniowie. Wzrosło zainteresowanie przedmiotami przyrodniczymi w tej szkole. Młodzież bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach, zwłaszcza tych przyrodniczych. Mogą tutaj uczniowie wykonać projekt gimnazjalny już w samej klasie, wykonać i przedstawić dzięki tej bazie tutaj audiowizualnej. Dzięki naszej ekopracowni, która niedawno powstała, zajęcia z chemii i biologii stały się bardziej interesujące dla uczniów. Mamy więcej sprzętu, dzięki któremu wykonujemy doświadczenia, mikroskopujemy, wykorzystujemy przeważnie jakieś probówki, kwasy, wykonujemy dużo doświadczeń, no a resztę wiedzy zdobywamy też z książek i z tego, co nam pani powie. Odkąd mamy pracownię w szkole, lekcje są dużo ciekawsze, chętnie na nie przechodzimy, szczególnie na biologię, kiedy pracujemy z mikroskopami albo na chemii przeprowadzamy doświadczenia. Bardzo lubimy te lekcje i myślę, że dużo więcej z nich wynosimy dzięki tej pracowni. Pracownia została wyposażona w ten sprzęt, w materiały dydaktyczne, różne plansze, modele anatomiczne czy foliogramy, ale również, tak jak mówię, czy jakiś laptop, sprzęt audio-wideo, rzutnik do foliogramów. Wzbogaciło się też zaplecze techniczne. Mamy szafę na odczynniki, wiele odczynników chemicznych, sprzęt laboratoryjny. No, jeszcze wiele innych można by było tutaj wymieniać. Jak działają mikroskopy, przetestował m.in. wójt gminy Bełchatów Kamil Ładziak pod czujnym okiem szkieletu, któremu uczniowie już nadali imię Stefan. Wójt podkreślił, że wzbogacenie oferty naszych szkół jest i będzie nadal priorytetem w działaniach naszego samorządu. To oczywiście wiąże się z kosztami, ale gmina korzysta z dofinansowań. Łącznie na te 3 placówki pozyskaliśmy z wojewódzkiego funduszu ponad 100 tysięcy złotych. To jest kwota niebagatelna. Oczywiście gmina też dołożyła do tego swoje pieniążki, natomiast bez wsparcia z wojewódzkiego funduszu tak profesjonalne wyposażenie byłoby w tym momencie niemożliwe, zwłaszcza iż w ostatnich 2 latach na placówki, na nasze szkoły gmina wydała bardzo dużo pieniążków idących no, w miliony złotych, to jest około 8-9 milionów złotych, tak więc teraz każde wsparcie jest dla nas bardzo potrzebne, żeby jeszcze te placówki doposażyć, żeby te warunki nauki w naszych szkołach były naprawdę na najwyższym poziomie. Myślę, że tak pomału do tego pomału zmierzamy i liczę, że wkrótce to osiągniemy. W nowych pracowniach już odbywają się lekcje, a jak zapowiadają nauczyciele, już niebawem z pomocami dydaktycznymi młodzież ma ruszyć w teren na lekcje biologii i chemii połączone z praktyką.